Już w niedzielę żużlowcy RZKS Urow Rybnik przetestują wyremontowany owal rybnickiego toru. Rywalem rybniczan będzie KSM Krosno, czyli obecny wicelider rozgrywek żużlowej drugiej ligi. Początek meczu zaplanowano na godzinę 15.00. Nowy tor już czeka na pierwszy oficjalny mecz rybnickich żużlowców. Niedzielne spotkanie powinno dać odpowiedź na dwa pytania. Po pierwsze, czy rybniczanie są w stanie obronić pierwsze miejsce w ligowej tabeli? A po drugie, czy nowa geometria rybnickiego owalu nie będzie przeszkadzać żużlowcom RZKS-u, którzy co prawda już od kilku dni regularnie trenują na nowym obiekcie, jednak z pewnością nie są z nim tak obyci jak przed remontem. O tym, czy pomoże rybniczanom w walce o awans do pierwszej? W ligi przekonamy się już w niedzielę. Rozpoczęcie spotkania przy ulicy Gliwickiej o godzinie 15.00.